Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, prezydent Joe Beijing Biden i jego banda kretynów ekonomicznych ekspertów są wyjątkowo zdziwieni, że rozdanie 5 trylionów dolarów spowodowało to, że najbiedniejsza grupa w Ameryce, 10% tych najmniej zarabiających, ich siła nabywcza zarobionych pieniędzy jest warta 6% mniej niż to było za Trumpa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach praktycznie rzecz biorąc zawsze zdemonetyzowanych. No, każdy normalny człowiek rozumie, że rozdawnictwo, no to powoduje inflacja, a inflacja to powoduje to, że kromka chleba zamiast dolara kosztuje 2 dolary, czynsz kosztuje więcej, samochód kosztuje więcej, benzyna kosztuje więcej, no czym więcej jest pieniędzy na rynku, tym wszystko wzrasta. No i teraz to, że ktoś zarabia więcej, to nie znaczy, że więcej może kupić. No to jest to, co w Ameryce jest problem ze stawką minimalną. Wszyscy komuniści walczą, żeby była stawka minimalna podwyższana. No to teraz w Kalifornii doprowadzili do tego, że w McDonaldzie będą płacili 19 dolarów pracownikom McDonalda, tam na tej linii produkcyjnej, pracujący w przedszkolu, czy tam przy jakiejś takiej opiece medycznej tej podstawowej zarabiają 16 dolarów, tak? Także to doprowadza właśnie do takich idiotyzmów. No komuniści, im się udało wyłuskać ten przemysł żywieniowy, tak? Ten restauracyjny, bo to wyłączyli ze wszystkiego innego. No ale co to powoduje? No to powoduje, że ten właściciel tego mieszkania, który wynajmuje to mieszkanie dla tych, co pracują, no to będzie podwyższał czynsz, w sklepiku będzie jeszcze drożej, tak, także to się dzieje na takim małym skali, no a Biden zrobił to na skali amerykańskiej. Główny Urząd Statystyczny teraz właśnie podał, że za Trumpa, no to siła nabywcza, powiedzmy household, no to jest cała rodzina, to jest dom, czyli tam nie zwracają uwagi, czy to ojciec pracuje i matka, czy dzieci jeszcze tam pracują, ale pod jednym adresem, jak mieszkają, no to jest jeden tam household, no to za Trumpa to był średni amerykański 78 tysięcy, no Biden przyszedł do władzy, no to spadło 76 tysięcy, później w 2021 76 200, a w 2022 tylko 74 500. Także siła nabywcza znika, no można powiedzieć, że benzyna jest dwa razy droższa. Jak się idzie do sklepu, kupuje się żywność taką na tydzień, no to praktycznie rzecz biorąc wszyscy mówią, że płacą półtora raza więcej, wydają na to wszystko. Także domy, no to w zależności, jak ktoś ma tam dom, no i kupił na pożyczkę bankową, no to ma na 30 lat, no to jest wszystko zamrożone, to się nie zmienia. Jeżeli ktoś wynajmuje mieszkania, no to te mieszkania podnoszą ceny tam 3, 4, 5, 6%. Tak co roku, także to jest inflacja, można powiedzieć, galopująca, no ale to ludzie potracili tak średnio 2, 3, 4 tysiące, czyli powiedzmy 4, 5, 6%. Najwięcej to stracili ci najwięcej zarabiający, no bo to wszystko idzie tam proporcjonalnie, tak? Także ta, jak się podzieli się na 5 takich 20% poziomów, no to ten czwarty od dołu, to jest liczony jako 94 tysiące do 150 tysięcy, no to w porównaniu do Trumpa to mają wartość mniej o 7-8 tysięcy.
no czyli powiedzmy tam 5%. No jak się pomyśli, że właśnie ta średnia klasa amerykańska dostaje kopa od komunistów Bidena, no to właśnie i dostaje. No to ten podwyżki pensji nadchodzą, no ale to wszystko jest zjadane. Co z tego, że się więcej zarabia na godzinę, jak wszystko kosztuje więcej. No wracając do tych stawki minimalnej, no to wielu właśnie miejsca, gdzie jest siła niewykwalifikowana potrzebna, to jak nie ma stawki minimalnej, to po prostu zawsze tam ktoś przyjdzie, któremu zależy na pracy i nigdzie pracy indziej więcej nie znajdzie. Jak wchodzi w grę stawka minimalna, no to z reguły ten, co pracował tam, bo nikt nie był chętny, to traci pracę, no idzie i po prostu jest, nie ma pracy, tylko przychodzi ktoś inny, bardziej ambitny, bardziej pracowity, bardziej jakiś operatywny. Bo za te pieniądze już im się opłaca pracować. Także że likwidowanie stawki minimalnej w oczach komunistów to ma podwyższyć tych najniżej zarabiających, a to się okazuje, że to po prostu nie daje im więcej pieniędzy, tylko eliminuje przez bardziej prężnych. No te duże kompanie, firmy, które mają, no to później w ramach podwyższania pensji dla pojedynczych pracowników, no to muszą zwolnić tam 5 czy 10%, żeby zapłacić te 5 czy 10 czy 15% więcej pozostałych. To jest znana prawda. To nie trzeba być ekonomistą, żeby to wszystko rozumieć, ale komuniści starają się zrobić rozdawnictwo. Tak? Demokraci przepchali tą pomoc covidową, 2 tryliony dolarów w marcu 2021. No i to był taki cel, żeby właśnie złapać na haczyk tą średnią klasę, żeby była ta zależność od rządu. No ale to debili zaskoczyło. To taka polityczna niespodzianka była, że przepraszam, Amerykanie nie za bardzo tak tańczą i skaczą z radości z tego powodu. Jak były badania opinii społecznej w 2021 roku właśnie w lato, to 60% wyborców powiedziało, że to jest idiotyzm, no i z czego tylko połowa demokratów. Tylko połowa demokratów uważa, że to rozdawnictwo jest niedobre. No ale oni z reguły nie płacą podatków, także dla nich rozdawnictwo jest zawsze dobre. Biden zaatakował republikanów, że doprowadzili do tego, że bieda wśród dzieci się podniosła. No i oczywiście te skorumpowane środki masowego przekazu, zamiast mówić o danych statystycznych urzędu, no to skoncentrowały się na tych biednych dzieciach. No ale o co to tam chodzi? No w sumie to średnio bieda wśród dzieci wzrosła do 12% z 5% przed pandemią. No ale skąd to się wzięło? No to się wzięło z tego, że po prostu te pieniądze, które były wydawane na lewo i na prawo, przestały być rozdawane, no a ludzie się rozbestwili i przestali pracować. W sumie food stamps, no to są takie znaczki na jedzenie. No ale co to znaczy? Tak jak kupony na jedzenie w Polsce, to każdy tak jakoś sobie pomyśli, za socjalizmu były kupony na jedzenie, no to było tak jak i w Ameryce. W Ameryce no to też były kupony na jedzenie. No ale to w czasie wojny szli, mieli takie kupony tam na 10 punktów, 15, 20, no i trzeba było wyjąć dolary i dać te kupony, żeby kupić jakieś pewne rzeczy. Ciekawostką jest takie że macaroni and cheese, czyli makaron z serem takim żółtym topionym, nie podlegał pod kupony i dlatego między innymi w Ameryce to się zrobiło bardzo popularne, bo
czasie wojny to można to było kupić bez problemu. No ale to te kupony były, potrzebne były pieniądze, tak jak i w Polsce. Były kupony na buty, czy kupony na jakieś masło, czy jakąś inną kiełbasę, ale trzeba było mieć pieniądze. W Ameryce na dzień dzisiejszy kupony, te food stamps, te znaczki jedzeniowe, no to bierze się taki znaczek, który się dostaje z rządu, czyli za pieniądze podatnika, idzie się i daje się, dajcie mi tam powiedzmy masło, czy tam szynki, czy kaszanki, czy cokolwiek innego, no i to są właśnie te kupony, to jest jedzenie bez gotówki. No te wielkie rozdawnictwo jest też w domach, w mieszkaniach komunalnych, w opiece medycznej, także wydatki na wiele osób, statystycznie jak się patrzy, no to pomoc na tych niepracujących, no to jest około 70-80 tysięcy rocznie, włączając wszystkie te pomoce, czyli to jest część dostaje 70-80 tysięcy na rodzinę, a część zarabia 70-80 tysięcy na rodzinę. I teraz jest pytanie, czy ci, co pracują, żeby zarobić 70-80 tysięcy w rodzinie, to są frajerami, czy ci, którzy dostają we wszystkich tych benefitach te same pieniądze, to są po prostu królami i wiedzą, co robią. No, wiadomo, uczciwy człowiek wie co ma powiedzieć. No, Biden i jego banda komunistów oskarża jak zwykle Republikanów i Trumpa. No, najśmieszniejsze, najtragiczniejsze w tym wszystkim jest to, że Trumpa już nie ma. Że Trumpa już nie ma od 2020 roku, no to Kongres, Izba Reprezentantów i Izba Senacka należała do komunistów, demokratów w 2022 również, później trochę się to zmieniło, no ale te pierwsze dwa lata, no to byli komuniści przy żłobie. Nawet Joe Manchin, no to on demokrata, on zablokował tam ustawy komunistyczne demokratów, bo oni starali się jeszcze dołożyć kredyt na dzieci, który by miałoby to kosztować 1,5 tryliona dolarów w ciągu 10 lat. No teraz te ostatnie lata w ramach tych 6 trylionów dolarów na inny ten COVID, no to było 3200 w tej płatności, tak tej stymulacji. No tyle tylko jest, że dużo ludzi dostało to 3200, tylko że bardzo dużo z tych ludzi zapłaciło po 30, 40, 50 tysięcy dolarów w podatkach. Także jeżeli ktoś zapłacił 50 tysięcy i dostał 3200, no to w zasadzie dostał z powrotem te swoje pieniądze, a te 3200, no to poszło dla tych, którzy nie płacą podatków, tak? Ale dali wszystkim, tyle tylko, że niektórym dali za darmo, a niektórym oddali własne pieniądze. Tak samo dokładali te 2500, to samo. Jak ktoś płacił dużo podatki, to dostaje z powrotem te same pieniądze. Teraz również płacą tym najniżej zarabiającym 3600 dolarów. Czy ktoś płaci podatki, czy nie płaci. No, to 2020-2021, no to zmieniło kompletnie całą tą sytuację ekonomiczną. Rynek rozregulowało, szczególnie pracowniczy. Ludzie przestali pracować. Inflacja jest galopująca, nieruchomości są wściekłe. Wszystko, ale to wszystko to dlatego, że komuniści po prostu chcą być przy żłobie. No, ten Główny Urząd Statystyczny i całe te liczby, wszystkie te numery pokazują, że po prostu taki bezprecedensowy i niespodziewany, no i niepotrzebny w sumie wydawnictwo dla ludzi, którzy nie
płacą podatków, no doprowadziło do tego największej inflacji w ciągu ostatnich 40 lat. Każdy normalny to wiedział, każdy normalny to tłumaczył, że to nie jest dobre. Komuniści uważali, tak jak w Wenezueli. W Wenezueli to było to samo. Pośrednio w Polsce też to do pewnego stopnia jest coś takiego podobne. No tyle tylko, że w Polsce no to czy PO, czy PiS, no to obydwie partie są w sumie, starają się rozdawać. No i nie jest powiedziane, że PO nie rozdawałoby więcej. No demokraci teraz mają dużo problem z Bidenem, no bo jego syn w zasadzie jest jeden wielki cyrk. Oskarżyli go o to, że złożył papiery na posiadanie broni i oświadczył, że nie jest narkomanem. No. To jest jedynie oskarżenie. Tam nakradł na setki milionów dolarów. Ojcu odpalał dziesięcinę. Tam najróżniejsze numery były. Także prokuratora go nie ściga za to. No bo ojciec by musiał zeznawać. Jedyne przestępstwo, które mu przyłożyli i które nie ma połączenia z ojcem, no to właśnie jest tą broń. No tą broń w sumie wyrzucił do śmieci niedaleko szkoły. No ale to są manipulacje komunistów, to jest oszukaństwo, to jest jedno wielkie bagno. Bagno komunistów jednopartyjnych w Ameryce. Zobaczymy, co będzie. Teraz 2024 nadchodzi. Będą wybory, no Bidena chyba nie będzie, może Kamala Harris będzie, zobaczymy co będzie. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie. Głosujcie na normalnych. No widzicie, że komuniści to jest plaga. To jest plaga, która zawsze się dostanie do władzy. No i stara się po prostu zachachmęcić całym narodem. Jedyna jakaś nadzieja to jest w konserwatystach. Jedyna nadzieja w politykach, którzy znają te lewackie numery. Zdrowia dla normalnych.